muszę wam powiedzieć, powiedz, co będziemy robić. Jesteś Jezus Maria! Ale kiedy robić? Musicie wylosować na kole fortuny. Jakim filmie grać? Okej, Natina nas tutaj wkręciła trochę, ale w tym odcinku losujemy, w jakim filmie żyjemy przez cały dzień. Ja pierwszy! I losujemy po prostu wieczór wcześniej, żeby móc się przygotować. Alejandro! Co to jest? Tego nie chciałem, więc dziękuję. A to teraz jak się? Co, Kania? Are you ready? Tak. Aż tak się chciałaś być w Avengersu? Albo chciałam High School Musical albo Avengersu. Dobra, tak. Daj bety, pomogę ci. Oj! Dwie! Ale też dobrze! Wiesz, again Johnny Depp. Ja chcę Flintstonów. Masz rekord. Ej, razem! Ej, to ty bądź Fioną, a ty Lordem Farquadem. Dobra, dawaj, Maciek, dawaj. Let's go! Boże, jak dostanę High School Musical, to się zesram. Jak będziesz miał High School Musical, to się z tym zamienia. A masz kartę. A wow. Masz kartę wymiany. Dobra! Nie! Powiedziałaś, ej! Tak! Słowo honoru? Idę po kartę! Jest! Karta wymiany. Yes! Dziękuję ci. Ja będę Trojem Boltonem. Widzimy się jutro na przygotowywaniu stylówek, ale w sumie dla was to dzisiaj. Witamy w kolejnym dniu, lecimy szukać jako pierwszą rzecz. Tak, żeby w ogóle rozpocząć dzień jako Szrekowie, potrzebujemy przebrania, żeby spędzić dzień jak w filmie Szrek, więc oczywiście lecimy do wypożyczalni. Tak jest. Szukamy stroju, przebrania. Ogólnie no, nie chcę nadużywać tego, że się przebieram za babę. Ja chcę. Ale no, nie wiem, nie mam pomysłu na inne przebranie niż przebranie za Fionę, proszę bardzo. Ja przebiorę się, cóż, za postać, do której mam jak najbardziej predyspozycję, czyli za Lorda tak, przebieram się za Lorda Farquada. Mam predyspozycje idealne do niego i zobaczymy, co się uda nam ugrać ze strojami. Potrzebujemy zielonej sukienki ciemnej, takiej księżniczkowej. Tak, na Fionę. Potrzebujemy też jakieś czerwone rzeczy. O, peleryny już mamy dla Lorda Farquada. Kurde. O, i mamy suknię Fionę. O, ruda peruka. I korona to by się przydawała. O, idealna. Ja tu mam takie... O, a tutaj coś takiego, to jest też rudy taki. Ja myślę, że to będzie idealne, Bartek, wiesz? Ale jesteś piękna. Piękne? O, wow, brzuch jeszcze. Cudowne. To jest hit, słuchajcie. Ej, patrzcie na to, mamy to. Dziękuję bardzo, do widzenia. Do widzenia. Mamy strój Szreka, mamy wielkie łapska. Bebech. Jeszcze nie wiecie, czemu nam się przyda, ale się przyda. Dzień dobry, witam was z powrotem. Edward! Kocham cię, Bella. Gdzie jest Bella? Co? O nie! Ja ogólnie jestem Sharpie z High School Musical, także dzisiaj całe moje życie to jeden wielki musical. Jacyś chłopcy tu się biją. Patrz to, idź ode mnie! Nie lubię cię! Atakuj, Edward! Idź ode mnie, Jacob! Czy nie możemy już iść? Nie, nie! No, kurde! Nie. Ale mnie tylko zestresowali. Zrobić jaka Bella, gum! Na szczęście jestem wampirem i kompletnie nic nie czuję, także... Ja już nie chcę być Hawkeye'em, ja zmieniam na Spidermana. Chodźmy do auta, ponieważ już muszę kupić pastę. O Jezus Maria, bandyta. Kochani! Ja. Jestem Spidermanem. Serio? Tak. Już! Zakleję ci guzie pajęczyną, chodźmy. Bella! Gdzie jest moja kobieta? Bella! Kocham cię, ale nie mogę z tobą być, ale chcę, ale nie mogę, bo jestem wampirem i chcę cię zabić, ale chcę cię też kochać na całe życie. Bella! Jak 102 lata żyję, to nie widziałem nigdy takiego tańca pięknego. Nie wiem, czy kochani widzieliście, ale szykuje się musical, w którym gram główną rolę, także muszę się zacząć przygotowywać, także... Chyba czujnik cofania ci zareagował. Tak, tak, tak. A teraz operowo? Oj. Ale pięknie śpiewasz, damo. Jestem dżentelmenem, nie pozwolę ci już męczyć swojego gardła. Możesz podgłośnić? Możliwe, że mój głos ma takie fale częstotliwości, stary, że ci wrogów zaraz przywołam, jakieś wilkołaki czy coś. Nie mów tak, właśnie ja... O nie, nie, nie rób tak, bo zaraz się zlecą. Zamykaj to okno, bo zaraz przyjdą i nas zapierdzielą, te wilki są głupie. Nie, 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 nie,
proszę. Proszę Państwa, kupiliśmy dodatkowo farbki do twarzy, żeby pomalować nam szerokową twarz. I Bartek znalazł takie oczy, a przecież Szrek jadł oczy. No, w jakimś koktajlu chyba też, jak tak, zrobimy sobie koktajl z oczami. Tak jest. Oh yeah. I ogólnie postanowiliśmy, słuchajcie, odegramy kilka takich scenek kultowych popowych ze Szreka. Tak jest. Które wszyscy znają. A tak, teraz lecimy do domku się przebrać i spędzać fajnie dzień. Ej, stresuję się, ale zacznę od czarnych włosów. Ja boję się autentycznie, tylko się nie zmyję, więc już możecie w komentarzu napisać mi radę, jak zmyć ten spray z włosów. Ale zaraz przekonamy się, jak wyglądam jako brunetka, się chyba mówi, bo brunetka to, że czarne. Spray. Piłam dwa, jakby mi nie starczyło. Dobra, użyję jakiegoś olejku, żeby zabezpieczyć włosy. Szybka instrukcja, jak zepsuć sobie włosy by chichania. Okej, let's go. Wyglądam jak zebra. Jak ta? Jestem prawie czarna już. Ale siwa jesteś. No kurde. Ej, ale wygląda to dosyć realistycznie. Teraz muszę jeszcze odpowiednio zakręcić w ogóle te włosy, bo on miał tak do środka. No i chyba zaczynam się przebierać. Okej, lecę się przebierać. Podoba mi się. Ale nie no, jest mega mocne. Teraz muszę sobie znaleźć jakiś materiał na żonę, żeby zostać królem za 7 gór ogrodu. Wracaj tu! Czekaj, muszę szybko pobiec. Szybko. Fucie. Spidermanie, masz brudne czoło i nos. O, ja nie wiem, Spidermanie, czy to jest, jak 102 lata żyje, to nie wiem, czy to jest dobry pomysł, żeby w galerii handlowej chodzić w takim ubraniu. Nie jestem Spidermanem. Nie znasz mnie. Potrzymaj mi torebkę. Jestem dżentelmenem, więc to zrobię. A co to za urządzenie jakieś dziwne? Przypomina mi to różowe dupy wilków. Czekaj, to nie tak dzwoni. Tachu? Jestem dżentelmenem, ale niestety nie pomogę ci, syn. Jestem wampirem, pali mnie ten kolor. Gdzie idziemy w ogóle? Jakie mamy plany? Jak będzie Leoniada niebezpiecznie, to wam powiem, ale kieruj na razie ty. Ty masz doświadczenie. Ty masz pajęczyna. Nie, co to, to jest jakiś fake. Znaczy, skąd ja bym wiedział? No właśnie, skąd byś wiedział? Lemoniada. Ja nic nie spożywam, ponieważ jestem wampirem. Oni w ogóle się mnie nie słuchają dzisiaj, nie wiem, o co chodzi. Zabieram cię do mojego... Tutaj jest na... Zabieram cię do mojej tajnej bazy. Okej. Okay. Mojego przyjaciela. Idź. Okej. Okay. Ja dzwoniłem przed chwilą w sprawie tego Spidermana, tak. Spidermana. No, dla mojego kolegi muszę sobie ogarnąć. Chyba ten lepszy, chyba nie? Ten na pierwszy rzut oka wygląda tylko mocno. Hulurka, ten też jest mocny. O nie, ten jest jeszcze mocniejszy. A i szczerze powiedziawszy, wyglądasz jakbyś mógł sprać nie jednego wampira. Tak. Lepszy ten, tu jest mniejszy otwór na głowę i będzie to tak... Co to nie dzwonię? Poczułem się przez chwilę, co? Jak Tobey Maguire. No to ten komplecik. Bartek? Jaki Bartek? Jestem Edward Cullen. Pamiętaj, że nie możesz nikomu powiedzieć, co tu zobaczyłeś. Trochę ci zaufałem za bardzo. Dobrze. Jeszcze większe zbudować zaufanie. Moje. Ja zaufanie budowałem 102 przez 102 lata. Wiem. Co? Spiderman tu jest! Spidermanie! Cześć. O, Patryk, widziałeś tu Spidermana? Kiedy? Dobra. Jesteśmy pod domem. Słyszałem, że tutaj znajduje się moja ukochana Bella. Ale słyszałem też, że mam jedną bestię do zwalczenia, która zebrała mi moją ukochaną. Chodźmy, zobaczmy, dostałem info od Spidermana, że znajduje się tutaj ona. O nie! Bestia! Muszę ją szybkością zgładzić. Jest to bestio! Gdzie jest twoja Bella? Powiedz mi! O nie! Idź stąd, maszkarado! Patrz, ale bestia coś rozszarpała. Co? No nie co wiem. Co to jest? Co to jest? To jest moja Bella? Nie no nie, ona była człowiekiem normalnym. Lustereczko, powiedz przecie, która księżniczka jest najpiękniejsza w domu Gen Z? Numer 1! Proszę Państwa, jest to piękna słowiańska dziewczyna, która zachwyca wszystkich swoim stylem i modą, a także pięknymi kolczykami i mądrością. Księżniczka Natalia! Numer 2 poproszę! Kolejna księżniczka! Jest to księżniczka Alicja w Krainie Czarów! Posiada dużo umiejętności takich jak bańki, wdzięk, dobry wzrok i umysł! Brawa! Proszę Państwa, brawa! Numer 3 poproszę! Kolejną księżniczką jest to numer 3! Księżniczka ruda, piękna, zamknięta, samotna w wieży, strzeżonej przez wielkiego, strasznego, czerwonego smoka.
Uratować ją może tylko książę, który wręczy jej pocałunek miłości. Księżna Fiona! Nie obchodzi mnie to, kto wydobędzie mnie zwierzę. Podobno jest do Beli, podoba mi się. Ale ja mam kłopot, bo pojawiło się tu tyle pięknych księżniczek. Ja nie wiem, którą mam wybrać. Trójkę weź, panie. Trójka! Numer 3! Ten wybór księżniczek dzisiejszy był strasznie męczący. Dobrze, teraz mogę sobie odpocząć i obejrzeć zdjęcie swojej przyszłej królowej. Księżna Fiona. Słyszałam głos z komnaty. Może tutaj śpi jakaś piękna księżniczka. A, śpi. No. O kurde, zaczepiłam się. Widzicie ten piękny urok? Wygląda jakby była martwa. Nawilżałam usta przez ostatni tydzień do tej chwili. Warkład! Teraz przecież, jesteś moja. Przecież to miał być książę, a nie jakiś... Na szczęście, że nie dorwał cię żaden ogr. Dawaj, idziemy. Dobrze, może... Wszystko gotowe, ceremonia, już! Daj mi wstać, może nie będzie tak źle. Taki knypek? O Boże. Będzie nam pięknie, królowo moja. Zmierzajmy przez świat razem w drodze bogactwa, luksusu. Proszę, to dla ciebie, mój wybawco. Dzięki. Idziemy na pierwszą atrakcję przedślubną, czyli robienie ciastek. Ej! Ej, Edward, chcę ci coś przyznać? Tak. Ogłaszam cię moją ulubioną księżniczką, ale już się oświadczyłem takiej rudej, więc... Ja i tak kocham tylko Bellę. Ale Kopciuszek też jest cool. Ale Kopciuszek na drugim miejscu jest całkiem zły. Ej, Spider-Man, wszystko w porządku? Myślę o Mary Jane. Ej, a bo nie ma Patryka teraz przy nas? Strasznie go, kurczę, powiem ci, nie lubię. Też nie przypadł mi do gustu. Ty wzbudzasz we mnie zaufanie. Czuję się przy tobie bezpiecznie. Przypomnie tak jak przy Belli. Ale inaczej nie... Napadł mnie w wilkołak! O nie. I mi rozwalił koronę nie, moją. Nie, on zabrał też Bellę. Gdzie jest ten wilkołak? Tam, chodź. Idę po niego, biegnę szybko. Zostaw, puść ją! Jacob zmienia się w człowieka i walczy jak mężczyzna, a nie jak jakiś pies. Jako lord tego landu zapraszam was na zawody lepienia ciastek. Fiona, masz wałek, ja mam duży wałek. Coś ma tu kompleks. Nikogo nie ma, szybko muszę się wywołać. Widzowie, wielki powrót Spidermana, idę go zawołać. To Spiderman! Jaki jest wasz ulubiony rodzaj księżniczek? Ja to lubię wszystkie od Disneya. Ja kocham księżniczki. A która jest twoja ulubiona? Mary Jane, ale nie żyje. Mary Jane nie żyje? Ej, widzieliście tego gościa na tej skale? Czy to Edward? Edward, przestań się wypowiadać! Bella jest w niebezpieczeństwie, sam do mnie dzwoniłeś! To skóra zabójcy. Moje pojęcie zmysły się aktywowały, muszę lecieć. Dzień dobry! Boże, czego ten super bohater? Tak to ja! To kto ja? Przestajesz mi pajęczynę, bo ona straszna jest. O, i doprowadza mnie do łez. Zajmę się tym! Ta pajęczyna zostanie zlikwidowana! Powiem pająkom, żeby już ci nigdy nie nachodziły! Supermanie, znaczy Spidermanie. Ej, nie podrywaj go! Uratowałeś kogoś? Tą blondynę przed pająkami. A Dom Chandy uratujesz? Może jakieś śmieci, które miałeś wyrzucić? Tym się zajmie mój najlepszy przyjaciel Patryk. Patryk, kojarzę. Ej! Co? Mój wygląda lepiej! Mamy tylko masę cukrową, więc to chyba nie możemy dawać tego do piekarnika, bo to się rozpuści, więc jak ładne wyjdą ciasteczka, to zrobimy guziczki, oczka i nóżki. Dobra, ciasteczka gotowe! Ej, jaki ładny! Mój ciastek! Mój ten, jaki ciemny, fajny! Dobra, czas zrobić guziczki, oczka, buzie. Ja zrobię te szlaczki śmieszne. I tak nie uciekniesz, w męczarniach będziesz się wił! Oficjalnie mój kostek jest zakończony. Ciastek. Hani też, więc słuchajcie, wbijajcie na naszego Instagrama, żeby ocenić, który z nich jest lepszy. Okej, kochani, chciałabym was zaprosić na dzisiejsze show, w którym gram główną rolę obok Troja. Bo ogólnie w całym domu i w całym przedmieściu porozwieszane są plany.
Widzicie? Trój plus. Idę do dyrektora, by jednak zagrać w dzisiejszym show. O nie! Właśnie mnie napadli zbóje! Cholera! Masz dar wpadania w tarapaty! A ty dar do ratowania mi życia! Czekaj! Dlaczego Gabriela nie ufa mi? I dlaczego ta sadzawka tak brudna jest? I'm not gonna stop, change my now. That's who I am, that's my plan. Bet on you, bet on you, bet on you, bet on you, bet. Make it right, yeah, who I am. Make it right. Didn't understand that anything can happen when you take a chance. What I understand, I never opened my heart. I know that something has changed. Never felt this way. The start of something new. Nadszedł ten moment, gdzie mogę zaproponować ci małżeństwo ze mną. Czy wyjdziesz za mnie? Nie zgadzam się! Somebody wants! Shrek, co ty tu robisz? Co to za ogr? Sam fakt, że istniejesz, jest nietaktem. A weź ty tam! Shrek! Tak dobrze. Fiono, już zaszło słońce, tylko pocałunek prawdziwej miłości może cię ocalić! Pocałuj mnie! Fiona! 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 Jaka jesteś piękna i zielona! Jestem Shrekiem, jestem ogrem! O nie, czy ja będę piękna? Jesteś piękna, jestem pocałujesz piękna. Mnie? I żyli długo i szczęśliwie. Widzimy się jutro! Po 17! Kurtyna! Widzowie, w dzisiejszym odcinku zobaczyliście kilka uniwersum. Zaufałem wam przez cały odcinek, więc możecie poznać moją tożsamość. To ja. Przez ten cały odcinek to byłem ja. A wy subskrybujcie kanał i widzimy się codziennie o 17. Cześć.